Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol i Hydrochlor się kłania. Przepraszam Was z góry od razu, jeśli będę mówił jakoś niespójnie albo się będę jąkał dzisiaj. Niestety jestem bardzo chory i na razie nie zapowiada się, żebym szybko z tego wyszedł. Jednak jakąś odskocznię potrzebuję, a kontakt z Wami na pewno taką odskocznią dla mnie jest. Słuchajcie, dzisiaj tematem jest hydroponika. Myślę, że nie zmieszczę się w jednym filmie, przynajmniej nie dam rady opowiedzieć o wszystkim związanym z tą hydroponiką w jednym filmie, ale w każdym razie piszcie w komentarzach i dajcie znać, czego nie poruszyłem, co Was jeszcze będzie interesowało, to odpowiem Wam w kolejnym odcinku, może wtedy się zresztą będę czuł lepiej. Podstawa, co to jest hydroponika, filtr hydroponiczny. Rośliny w takiej uprawie, bo to jest uprawa roślin w hodowli wodnej przy jałowym podłożu, w którym najczęściej jest keramzyt. Rośliny czerpią substancje odżywcze z wody, która najczęściej właśnie jest pobierana, znaczy u mnie jest pobierana z akwarium, przechodzi przez podłoże z keramzytu i tam rośliny wyciągają z niej wszelkie azotany, fosforany, wszystkie te substancje, które są dla nich potrzebne, a niepotrzebne nam są w akwarium. Dodatkowo keramzyt jest bardzo porowatym podłożem, więc jest doskonałym siedliskiem dla bakterii nitryfikacyjnych, które się tam osiedlają i, no i dodatkowo rozkładają nam właśnie te związki amonowe i azotynowe, na przyswajane dla roślin azotany. No, teraz by trzeba sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, dlaczego i czy warto w ogóle w akwarium roślinnym zakładać hydroponikę. Ja uważam, że tak. Widziałem już takie próby. Oczywiście to będzie się wiązało z dodatkowym nawożeniem takiego zbiornika, ponieważ no, nie tylko ta ilość zielska, którą ja posiadam, no, jest dosyć spora ta ilość zielska u mnie w akwarium. To dodatkowo te rośliny, które posadziłem u góry w hydroponice, też będą z czasem naprawdę dużą ilość tych związków potrzebowały do wzrostu, bo z tego co się orientuję, rośliny w takiej uprawie rosną około 3 razy szybciej. Tu już się nie będę zagłębiał, przynajmniej w tym odcinku, w dokładną chemię i wzrost roślin i tak dalej. Ja powiem w każdym razie, że ja użyłem u siebie trzech gatunków roślin, przynajmniej na początek myślę jeszcze o bazylii i ewentualnie z czasem o hodowli jakichś ziół czy roślin do kuchni, ale tu przede wszystkim używam w tym akwarium, w tej hydroponice skrzydło kwiatu i paproci, czyli dwóch roślin, dwie rośliny, które bardzo lubię, przede wszystkim na to, że doskonale oczyszczają powietrze z toksyn, jonizują powietrze, no są bardzo, bardzo zdrowo wpływają na nas, no i dobrze czują się w półcieniu, czyli tak jak tutaj u mnie jest piwnica. W tej chwili to jest dobrze oświetlone, ale za chwilę Wam pokażę, jak ja tutaj rozwiązałem sprawę oświetlenia, ponieważ u góry jest w tej chwili lampa od Marcina Matlaka, która dosyć mocno doświetla w tej chwili tą hydroponikę, ale ona jest włączana tylko tutaj czasowo, kiedy chcę sobie przyjść, posiedzieć, poczytać tutaj książkę, popatrzeć, kiedy mam chwilę wolnego czasu, co ostatnio dosyć rzadko się zdarza, ale tak ją profilaktycznie zamontowałem, zaraz ją zgaszę. Na co dzień około kilku godzin dziennie będzie się świecił tylko jeden pasek, który mam tutaj, starą świetlówkę LED-ową od Skolko. I jeszcze dodatkowo możliwe, że dołożę drugi pasek, który w tej chwili służy jako oświetlenie wieczorne przy moim akwarium. Jak widzicie, wróciła lampka od Emiego. Ona mi tutaj doskonale właśnie w tej chwili pasuje do tej uprawy hydroponicznej, ponieważ stara lampa tutaj nie pasowała. No niestety w
przez ostatnie półtorej miesiące tutaj trochę za mocno kombinowałem i z oświetleniem, i z nawożeniem, ponieważ znowu mam kolejne, zmieniłem nawożenie, w tej chwili mam, no o tym też chyba zrobię filmik, albo wspomnę o tym innym razem. W każdym razie pokażę Wam w tej chwili, jak to wygląda oświetlenie. W tej chwili wyłączyłem lampkę od Marcina, tak jak widzicie, stało się dużo ciemniej i za chwilę wyłączę na chwilę oświetlenie akwarium, to zobaczycie sobie, jak to wygląda u mnie wieczorami, kiedy światło w akwarium gaśnie. Tak to wygląda. Cały tył jest podświetlony, tam delikatnie akwarium. Mi się to bardzo podoba. Ryby spokojniej to przechodzą, ten gwałtowne zgaszenie światła, i przez jakiś czas jeszcze doświetlana jest właśnie hydroponika, i to jest około godziny czasu, tak się dłużej świeci ta hydroponika u góry. Nie wiem, czy pokazywałem Wam moje akwarium z tej strony, może pierwszy raz macie szansę to zobaczyć, no ale popatrzcie, jak to wygląda mniej więcej. Tutaj jest filtr, tu jest wylot z filtra w tej chwili E1501, który docelowo zostanie stąd usunięty, a zamiast niego właśnie ma działać ta hydroponika. Możliwe, że z czasem również usunę ten E700, jeśli hydroponika sama będzie wyrabiała, całkiem możliwe, że będzie. W każdym razie pomysł jest taki, że hydroponika ma mi tutaj zlikwidować podmiany wody. Chciałbym w każdym razie, żeby tutaj z czasem to akwarium było no, w miarę samoobsługowe. Tutaj kolega jeszcze, Marek, pozdrawiam Cię, kombinuje z systemem pompek nawozowych, które z czasem może od niego kupię, i wtedy jeśli rozpędzi się hydroponika, ja tutaj wsadzę tylko z tej strony jakiś dodatkowy falownik albo filterek, pompkę jakąś, która po prostu będzie generowała ruch wody, to akwarium faktycznie będzie mogło samo funkcjonować bez niczego. W tej chwili to, co widzicie, ta pompeczka tutaj, ten filterek, całkiem możliwe, że będzie się w tej chwili tu, w tym miejscu znajdował, ale na pewno nie powinien być przy wylocie filtra zewnętrznego, który oczywiście filtruje tą wodę. W każdym razie to jest wrzucone tak ad hoc. Ja robiłem ten filterek w około 45 minut mi to zajęło, z tego co miałem pod ręką właściwie. Filterek też wykorzystałem, ten który miałem, 45 litrów jak kupowałem, dostałem ten filterek mały gratis. I on przez dłuższy czas schodził u mnie w tej solniczce, która stała sobie na parapecie. Teraz go wrzuciłem tutaj, on pompuje wodę do hydroponiki. Jest skręcony jeszcze, żeby było ciekawiej na minimum. To jest około 2 waty pobierający prądu filterek, więc w porównanie do 20 paru, które pobiera filtr, czy tam 40, które pobierają obydwa łącznie, więc no to jest zdecydowanie duża oszczędność prądu, to jest pierwsza rzecz. No a po drugie, no ta hydroponika, którą w tej chwili mam, ma około 18 litrów wkładów, a z czasem myślę, że tę foremkę, którą wykorzystałem, doniczkę z kwiatową z ogrodu, zmienię na jakąś szklaną donicę, którą zrobię sobie w Polsce, albo coś innego jeszcze, i tam spokojnie mogą mieścić więcej, jak nawet 40 czy więcej litrów wkładu, więc ta filtracja będzie naprawdę niesamowita, złoże biologiczne będzie zdecydowanie kilkukrotnie większe niż mam w tej chwili, więc na tą pompkę w tej chwili tutaj nie patrzcie. Teraz będzie trochę trząsło, bo chciałbym Wam pokazać mniej więcej budowę tej mojej hydroponiki, jak prosto to jest zrobić. Tutaj jest wlot
wlot brudnej wody z akwarium, to nie patrzcie na to, to sobie przykleiłem tak, żeby mieć pewność, że po prostu to nie odpadnie. Pod spodem jest jeszcze oczywiście na silikon akwarystyczny przyklejony, to jeszcze wszystko jest na super glue przyklejone, żeby było ciekawiej. Pod spodem jest duży woreczek z torfem i szyszkami olchy na to wylatuje ta sobie woda z akwarium. No rośliny, wiadomo, jak przychodzi paprotka, wszelkiego rodzaju przesadzanie. Ja myślę, że tutaj powinno być jeszcze troszeczkę wyższy poziom wody i tutaj jest dosyć ciepło, ponieważ tutaj u góry, popatrzcie, są rury ciepłownicze, więc te rośliny, no mam nadzieję, że tutaj się z czasem ładnie rozwiną i zaukorzenią. Myślę, że skrzydłokwiat sobie spokojnie poradzi. No mam nadzieję, że paprotka również. Czyli przez cały ten keramzyt, w którym rosną rośliny, system korzeniowy pobiera sobie pokarm, przez cały ten keramzyt leci sobie woda, tutaj jest gąbka gruba, przez którą na końcu przelatuje ta woda i tutaj na dole jest wylot. Zrobiłem sobie jakąś tam wiertareczką do drewna, miałem taką wycinarkę i wyciąłem sobie dziurę, wykorzystałem, tak jak widzicie tutaj, rurkę PCV, tutaj jest wylot od kratka od zlewu i tak to wygląda. No to powinna być woda czysta oczywiście, tylko że ja tutaj dorzucałem i jeszcze przerabiałem troszeczkę, więc trochę mi się brudu z tego keramzytu i z kwiatów dostało. Na koniec jeszcze kilka rzeczy, o których warto by pamiętać. Na przykład kojarzycie takie koszyczki, są to koszyczki, w których najczęściej kupujemy rośliny. W środku jest wata i tutaj sobie wystaje roślinka. Roślinka, która najczęściej jest piękna, bez żadnych glonów, tylko bardzo często się zdarza tak, że jeśli wsadzimy ją do wody, to ona na początku gubi liście i się rozpływa i dopiero później się przystosowuje do warunków podwodnych. Właśnie dlatego, że była uprawiana w uprawie hydroponicznej albo paludaryjnej, czyli z dużą ilością wilgoci w powietrzu i ewentualnie i najczęściej właśnie tutaj sobie dołem płynie woda i ta roślinka sobie u góry rośnie pięknie, jest spryskiwana oczywiście dosyć często, jest duża wilgotność powietrza, więc ona sobie rośnie pięknie, bez glonów, korzenie maksymalnie jak tylko mogą rosną szybko i czerpią sobie substancje odżywcze tak szybko i pięknie powinny rosnąć właśnie te nasze rośliny w uprawie hydroponicznej i wtedy trzeba pamiętać o tym, że dobrze by było właśnie też mieć takie, no może nie takie, ale dużo, dużo większe koszyczki, jeśli planujecie je przesadzać albo coś z nimi później robić, ponieważ system korzeniowy tych roślin z czasem będzie na pewno bardzo duży. Kolejną rzeczą, jeśli planujecie na przykład sadzić, nie wiem, sałatę, rzodkiewkę albo coś innego, no może nie korzeniowe, ale na przykład sałatę czy różnego rodzaju zioła, to właśnie takie koszyczki byłyby bardzo fajne. Tutaj na dno dajecie, tak jak ja tutaj troszeczkę, nie wiem czy to będzie widoczne, na dno dajecie jedną, połowę mniej więcej dajecie keramzytu i to najlepiej, żeby był drobny keramzyt, na to w bibułce nasiono czy dwa sałaty, czy bazylii, czy jakiegoś innego zioła, które chcecie posadzić, czy warzywa jakiegoś liściastego i na to znowu przykrywacie to warstwą keramzytu i wsadzacie właśnie do takiej hydroponiki. To sobie powinno spokojnie i to bardzo ładnie rosnąć. Widziałem już sałatę, w jak niesamowitym tempie rośnie, tak samo bazylia. Przepięknie, więc ja sobie tutaj raczej z bazylii z czasem posadzę w tej swojej hydroponice, tak na próbie, żeby mieć do kuchni. Co jeszcze? No, myślę, że w tym filmie to będzie na tyle. Jeszcze wam chciałem pokazać z bliska plażę, którą ostatnio troszeczkę przerobiłem. Tak wygląda moja plaża, trochę przerobiona. Wykorzystałem kilka kamieni, które miałem dostępne. Myślę, że trochę lepiej wygląda w tej chwili ta plaża. Mi się w każdym razie z tymi kamieniami dużo bardziej podoba. No, ten filterek z tyłu będę musiał jeszcze jakoś trochę bardziej zasłonić tymi roślinami, tą walisnerią.
Może mi się to uda z czasem, jak to zarośnie, albo przesunę, ponieważ tam, jak widzieliście, jeszcze jest około 10 cm, więc może mi się to uda do tyłu przesunąć, ewentualnie jakiś fajny korzonek tam z tyłu, żeby wystawiał. Może uda mi się w ten sposób to zrobić. Jak widzicie, rośliny zarosły, nie mam specjalnie czasu ani siły przede wszystkim tutaj grzebać ostatnio. Naprawdę ledwo żyję, więc rośnie sobie to jak chcę. Ja tutaj schodzę tylko, żeby nakarmić ryby i dolać ewentualnie nawozów i to wszystko, co robię przy tym akwarium w tej chwili. No dobra, trzymajcie się, cześć, czekam na wasze komentarze i opinie i ewentualne pytania. Powiem od razu tak, nie każdemu polecam hydroponikę. Jeśli ktoś dopiero zaczyna z hydroponiką, dopiero zaczyna z akwarystyką, myślę, że hydroponika dla niego, jeśli będzie chciał startować z akwarium roślinnym, to będzie skok naprawdę na bardzo głęboką wodę, ponieważ wycyrklowanie w normalnym akwarium roślinnym z cyklem azotowym może być problematyczne, a dodatkowo hydroponika, która będzie po prostu z tego akwarium czerpiała całymi garściami, może doprowadzić do naprawdę dużych niedoporów w akwarium roślinnych. Ja u siebie się tego nie boję, ponieważ będę... Przepraszam was bardzo. Ponieważ będę tutaj na pewno więcej nawoził z czasem. Już w tej chwili nawożę dosyć sporo, mikro i makro. Od około miesiąca nawożę nawet makro. Dostałem właśnie, tak jak mówiłem, nawozy od Tomka Filipiaka z Chemia w Akwarium. Jest takie forum na Facebooku, bardzo polecam, naprawdę świetna grupa, bardzo pomagają i dobierają indywidualnie nawozy, więc jak chcecie, to zapraszam, możecie sobie wejść. Ja w każdym razie również testuję, zacząłem wreszcie testować wodę, ale to właśnie przede wszystkim dlatego, że rozpocząłem właśnie tą przygodę swoją z hydroponiką. Chcę to tak ustawić, żeby sobie ułatwić życie z czasem. Czyli nawozy będą tutaj podawane, mam nadzieję, z czasem przez pompki. Filtrację zostawię właściwie może mechaniczną, jako jeden mały filterek albo wewnętrzny, albo po prostu będzie to cyrkulator i ten E700 jako mechanik. I dodatkowo będzie ta hydroponika i to będzie wszystko. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu robić wówczas żadnych podmian i ewentualnie może trochę zmniejszę jeszcze oświetlenie, żeby te rośliny po prostu nie rosły w takim tempie, żebym nie musiał tutaj robić co 2 tygodnie mniej więcej przycinki, tylko żeby to były te przycinki mniej więcej, żeby obsługa była, no na pewno się nie uda, tak jak w mojej 45, która w tej chwili, a pokażę wam, jak ona wygląda. Tak wygląda moja 45 i szczerze powiedziawszy, jestem z niej mega zadowolony, z tego względu, że nie muszę tutaj nawozić, nie muszę tutaj właściwie nic robić. Ja tutaj podmieniam wodę tylko wtedy, kiedy muszę wyczyścić filterek, ten swój zewnętrzny, kaskadowy, więc naprawdę jest tutaj rzadko. W tej chwili, chyba miesiąc temu ostatni raz podmieniałem wodę i czyściłem ten filterek. Teraz myślę, że na dniach będę musiał chyba to też zrobić, ponieważ filterek już ledwo pracuje, jest dosyć przytkany. Ryby oczywiście wszystkie żyją, wszystkie są zdrowe. Rośliny, jak oczywiście widzicie, nie wykazują śladów żadnych niedoborów. Wszystko pięknie rośnie. Oczywiście rośnie bardzo, ale to bardzo, bardzo powoli, więc przycinek tutaj praktycznie nie muszę robić. To są bardzo rzadkie przycinki. Jak już robię, to naprawdę to jest wyciągnięcie odrobiny mchu, ewentualnie rzęsy, która tutaj niestety się dostała i się rozwija, ewentualnie limnobium, które też gdzieś tam sobie pływa po wierzchu, i rogatka. I to jest tyle, co wycinam przy tym akwarium. I tyle sobie i wam życzę przyjemności tylko z oglądania, z patrzenia na akwarium i jak najmniej problemów, jak najmniej kłopotów. Tutaj nie ma żadnego glona, naprawdę.
wszystko sobie żyje w doskonałej harmonii. Jest sporo ślimaków różnego rodzaju gatunków. Przez jakiś tam czas na początku miałem trochę za dużo świderków, ale w tej chwili po dołożeniu dwóch ślimaków, chemów i Batmana, którego zresztą tutaj widać na szybie, i chyba jednego zebry, tyle pamiętam, co dołożyłem. Od tamtej pory nie mam praktycznie żadnego problemu. I nawet co najciekawsze, chyba mi się zmniejszyła trochę ostatnio, widzę, populacja krewetek. Może też dlatego, że dosyć mało karmię te ryby. No dobra, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Wszystkiego dobrego Wam życzę.